Witaj, Rzymuszki, z tej strony Traul, w kolejnym odcinku z Harry na lokacji Kaiser Redux jako Kenyan Ugandan Free State. Wcześniej się nazywaliśmy Ugandis, to może dlatego to się zmieniło. Ale chodzi o to, że oczywiście my teraz wróciliśmy do macierzy, jesteśmy wolnym państwem kenijsko-ugandyjskim i w sumie teraz mamy wroga, który no, mamy problem, ponieważ dosłownie swoje ostatnie punkty zwycięstwa ma w górach. Tak, i to są jego punkty zwycięstwa, to są jego kory. Tak. I jeszcze ma Fort Reserve. To. No, czasami tak bywa. Realnie rzecz biorąc, to oczywiście chciałbym, żeby wszystko było takie dosyć proste, no ale nie da może. Ci ludzie się trochę. Co to jest? Okej. Nigdy tego nie widziałem. Nie jest to w podstawce, jest to tylko tutaj. Co oznacza, że zapewne przez jakąś ideę mam. To. Mamy coś jeszcze tutaj? Nie. To chyba mam przez. Przez to, że jesteśmy z Wielką Brytanią, ale to tylko tyle. Okej. Okay. Zajęliśmy się tym. A. W sumie mogliśmy przyjąć. Dobra, bierzemy to. Ja w ogóle mamy parę. O, już nie milion. No, trochę smutek. Okej, w takim razie idziemy na kolejnych. O, będzie ból, ale tutaj będziemy musieli przejść, więc musimy was zaatakować. Tak, tutaj będzie ból, żeby to przejść. Realnie rzecz biorąc, jakbyśmy przeszli od zachodu do na wschód, to wtedy chyba byłoby o wiele prościej, ale musimy najpierw zrobić sobie tutaj to. Więc sobie włączajmy w międzyczasie. Teraz nam dywizje oczywiście aż tak szybko nie wychodzą, dlatego że musiały się napełnić nowym sprzętem. Tutaj chyba już zbytnio nic nie mamy do roboty. Tutaj jesteśmy na bieżąco. Teraz już tak bardzo nie potrzebujemy. No to możemy gospodarkę pójść. No powoli się zamieniamy w potęgę gospodarczą, nie powiem. Afryka naprawdę może się zamienić w potęgę gospodarczą, bo mamy dużo manpowera i innych spraw. I surowców. O, to miałem na myśli jako inne sprawy, bo jak zobaczymy sobie na ilość surowców, to zobaczcie sobie to wszystko. To nasze. Okej. Okay. Dobra, wygląda na to, że sobie radzimy. Mówię, to jest coś takiego, że masz dobre dywizje, masz dużo manpowera, to nawet to nie jest coś takie męczące. Ale że tak powiem, szybko zajmijmy się tym. Oni niestety nie mają chyba żadnej stolicy, więc to może być problem. Albo to nie jest stolica, to jest region. Albo Nie wiem, na razie to mi wysłałem tamtych gości, a nie powiem, mogą nas tutaj odciąć. Chociaż jak mówią, to nie jest aż taki straszny. No, akurat utrata dywizji teraz to mogłoby być straszne, ale zawsze możemy wysyłać tam. Oni teraz nas odcięli, ale my możemy na przykład wysłać o tak, a was tutaj wysłać ich tak. Możemy wysłać w tak, tutaj. No właśnie, no i teraz. No, już nawet zdobyliśmy ich. A wcześniej to nie pokazywało. To jest jeden punkt zwycięstwa, ale widzę, że się tutaj utrzymują. No, tracimy ten manpower oczywiście, bo to zawsze jest wojna, ale. Ale jeżeli chodzi o nasze samoloty, to w sumie przydałby się Close Air Support, szczerze powiem. To. Dajcie nam Close Air Supporta. I to tego damy. Ulepszymy. I niech to produkuje się. Okej, okay, no mamy dosyć dużo naprodukowanych tych rzeczy. Dobra. No oczywiście to zajmie nam sporo, ponieważ mają w randomowych miejscach punkty zwycięstwa, jak sami widzicie, prowincje. Więc żeby tutaj dobić, to trochę nam zajmie.
pójdźcie tutaj i pomóżcie im dosłownie. Dobra, niech ta dywizja powoli się tym zajmują. No to zasłonie jest jakby wojna z partyzantką i musisz się dobić do samego końca. No czasem i tak twórcy robią, chociaż nie powiem, zazwyczaj to robią w momentach, kiedy musisz ich pokonać w górach. To nie jest najlepszym miejscem. Okay. W takim razie możemy zaatakować was. I tutaj też będzie problem, ponieważ mają dużo tych prowincji. Chociaż powiem szczerze, nie, bo później wyjdziemy z dżungli i wtedy będzie problem, bo będzie problem z zapasami. Tutaj też już jest problem. To jest właśnie region, gdzie zaczyna być problem z zapasami. Okej. Zawsze pojawia mi się i w sumie ten event to jest taki randomowy. Okej, coś ważnego? Nie, szczerze powiem. To jest coś takiego, że to jest ten moment, kiedy dosłownie nic takiego interesującego aż bardzo się nie wydarza. Tutaj Ivory Coast. Togoland. Przecież Ivory Coast był nasz. Co? Dlaczego Togoland jest tu? Francja? Co wyście zrobili? To było moje. Dlaczego zabraliście moją własność? Oraz atakujcie Leopoldville. Czuję się poszukany. Okej. O Jezu, co to za prowincja? To jest taka prowincja, że człowiek chodzi w nią i takie, ale dlaczego w nią wszedł? A teraz będziemy mieć oczywiście walkę z Kingdom of Congo. To jest jedna z takich walk, którą nie chcesz prowadzić, ale niestety musisz. W takim razie zacznijmy już przygotowania. Mamy wystarczająco dywizji. W głównej mierze chodzi o to, żebyśmy, jak już dochodzi do problemu z opatrzeniem, żebyśmy go jak najszybciej rozwiązywali. Okej, możemy odpalać. Powiadamy wojnę. I atakujemy. Okej. Widzę, że siły północne w miarę sobie radzą. Nie macie z nikim innym wojny. Widzicie, mamy sojusz z Gabon. No się o tym mówię, że czasami Francja zaprasza ich i no i tak naprawdę oni zbytnio nie mają nic tutaj do zrobienia. Oni tutaj mają na przykład, mają większe drzewko ode mnie, ale to jest drzewko, które dosłownie nie mogą podbić Afryki. Więc tak naprawdę w sumie tylko zabierają mi miejsce. No jeżeli będzie coś takiego, że nie będę mógł zjednoczyć dlatego, że nie mam tego, no to będę musiał ich wchłonąć. Co jak sami widzicie, jest trochę tego i dlatego też nie chcę dołączać do wojny, bo bym musiał być w trakcie pokoju. To jest jedna z takich rzeczy z triggerów. Jedna z właśnie takich triggerów, które naprawdę są dziwne, że musi być w trakcie pokoju. Jakby to było coś takiego, że w trakcie wojny nie możesz tego zrobić. Okej, tutaj widzę, że zjedliście kogoś i bardzo chętnie bym was zaatakował, ale na pewno będą problemy z tym, dlatego też póki co zaatakujemy waszych sojuszników. Naszych sojuszników, sąsiadów. Wy tutaj nikogo nie macie koło siebie. No i już mamy pierwsze problemy z zapasami, ale to takie tymczasowe. Okej, tutaj mamy was. Kogo tutaj możesz dostać? O, ja dostał. Jest nieznaczące. O, jeszcze dostał organizera. Więc... ale już w sumie mamy jednego. O, mamy już na drugą armię, tylko by się przydało może tego komando dać.
I co ty masz tutaj? A, nie masz nic ciekawego. Ale niech ten Cameron tutaj powoli się wbija. W międzyczasie sobie damy ten rozkaz na to, żeby po prostu tam stanął. Okej. Okay. Tutaj widzę, że Rosja coś znowu planuje. I jak to wygląda? A, Rosja znowu socjalistyczna. Niemcy mają własne problemy, ale no możliwe, że to naprawdę ich zbije, bo to będzie druga wojna z Rosjanami. A Rosjanie, no niestety, ale no trochę podbudowali swoje wojsko. Okej. Okay. Co to jest? To należy do czerwonych. Ciekawe. Dobra. Jak to wygląda? Walczymy w sumie z Niemcami jakby. Oni tutaj też mają takie małe drzewko, ale widzę, że poszli takie bardziej neutralne. No i co tutaj? No przebiliśmy się przez rzekę. Wystarczająco dużo dywizji. Nie wygląda na to, żeby były jakieś problemy. Okej, okay, coś tutaj możemy porobić. Dobra. No tak, i teraz będzie Nigeria. To może być trochę problematyczne. Okej, okay, jesteśmy tutaj, dajcie do tego rozkazu. Teraz na marszałku będziemy robić wojny. No niestety tutaj kolejny raz, kiedy mamy mnóstwo prowincji do obstawienia. Więc to może trochę zająć nam. Okej, okay, lepsze karabiny. No to szybko ulepszamy. Mamy już w sumie nawet mamy te samoloty. Więc to też mi się podoba. Okej, okay, co możemy budować takiego? Szczerze z tego to zbytnio nic. Możemy co najwyżej zmienić te dywizje, żeby miały artylerię, ale to trochę nam też nie pomoże. Dlatego niech tylko tak trochę będą miały, bo im większa dywizja, tym więcej będą jadły. Okej, widzę, że tutaj część z tych prowincji nawet nie należy do nas, ale ile to nam zajmie? 65 dni. A w takim razie zwrócimy się do Nigerii. Okej. Okay. Okej, okay, White Peace z dużą ilością. Co tam się stało? Radical Socialist. Kiedy tutaj mają dosyć dużo. O, zaatakowali. Okej, okay, to zaatakowali chyba w złym momencie, ale Rumunia to trochę mi pomaga. No, ta wojna trochę może ich wyniszczyć. Dobra, w takim razie wypowiadamy wojnę. Jest tam... Tak, po drugiej stronie było. Czasami żałuję to, ale jeżeli szybko przejdziemy przez rzekę, to nie powinno być problemu. To znaczy, żeby dywizje jak najszybciej tutaj przechodziły. No i jak przeszliśmy przez rzeki, to już nie ma problemu. No tutaj... Nie, widzę, że nują dosłownie granice z sojusznikiem, więc... Sojusznikiem? Tak, to jest ten sojusznik. Tak, to jest to jedno państwo, którego nienawidzimy. Z całego serca. Okej. Okay. Police crackdown. A, prawie. Prawie w coś innego kliknąłem. Czy coś tutaj ciekawego jest? Nie. Znaczy tutaj się nam coś odblokowało. No i w sumie wszystko mamy. Doktrynki też dużo mam zrobione. Teraz widzę, że jakieś problematyczne to mogło się stać, ale nie jest. Może przez to, że rzeki były, ale to dywizje to w sumie już były takie dosyć słabe. Okej, okay, tutaj okrążenie. A w sumie też nasi sojusznicy zapewne stali na ich granicy. I też
było dobre dla nas. Dobra, co tutaj damy? No tutaj dalej kontynuujemy, potrzebujemy naszych surowców. Tutaj możemy ulepszyć samoloty. Okej, okay, tutaj dalej wysyłamy to. Dobra, dawajcie tutaj do tej armii. W sumie nam zostało tylko tam to do ogarnięcia. A, nie mieliśmy mega agresywnego, to się nie dziwię, że tak słabo szło. Ej, w sumie prawie cały kraj. Ej, cały kraj dosłownie przyjęliśmy i oni byli na naszych terytoriach. To było nie fair. Okej, okay, tak naprawdę teraz moglibyśmy sobie podzielić tą armię, gdybyśmy tylko mieli ją nieco większą. W takim razie wykorzystajmy ten czas, żeby zaatakować tych. Okej, okay, co tutaj? Kolejna dywizja. Bardzo chętnie. No i sobie możemy już was zaatakować. O Jezu, już prawie chciałem wcisnąć to. To nie byłby najlepszy przycisk. Okej. Okay. Jak to wygląda? Okej, okay. Mają część Kongo, czyli takiego totalnie tutaj mnóstwo tych. Znaczy Kongo, no tych, tego regionu. A tutaj część mieli takie normalnego, więc dosyć szybko to poszło. Dobra, no to w takim razie. No, akurat przy tej wojnie musimy wezwać, dlatego że nie mamy. Chyba, żebyśmy specjalnie zrobili Marinesów. Co byłoby nawet dobrze zrobione, żeby specjalnie robić Marinesów. Okej, okay, dobra, wystawmy trochę tych samolotów naszych. Który to jest? To jest ten rodzaj samolotu. Okej, okay, to tutaj możemy dać. Okej. Okay. I w takim razie wypowiadamy wojnę. Wzywamy ich. I no i to będzie koniec ich. Mhm. Pamiętam, ostatnio widziałem takiego starego teasera, gdzie ktoś się chwalił, że zrobił mnóstwo prowincji do jakiegoś tam regionu i takie kilka lat później ten region to już nikt w niego nie gra. Jest w ogóle strasznie nudny. To jest trochę tak, jak czuję się z tą Afryką. Nie mówię o Afryce, to był inny mod, więc to jest coś takiego, że się ktoś napracował, a później ten region to przyjechał. No był taki czas, kiedy Afryką prawie wszyscy grali, dlatego że była taka nowość, ale teraz to już nic nie ma. Okej, okay, przyjęliśmy. I mamy War Goal, dosłownie przeciwko Djibouti. Okej, okay. Wydaje mi się, że nie uda nam się zaatakować Djibouti, ale tak. Dosłownie Gabon został nam. Okej, okay, w takim razie debug, to jest Gabon, Annex, Gabon. I boom! Udało nam się. Zjednoczyliśmy Middle Africa i teraz musimy czekać 10 dni. Okej. Okay. To trąbu chamskie. Zaraz musimy czekać 10 dni, bo dosłownie bym coś już zaczął kończyć odcinek, a tutaj takie nie, musisz poczekać jeszcze 10 dni. Okej, okay, gdzie możemy wystawić? Wystawmy może tutaj koło Nairobi, bo nie wierzę, żeby w Kongo było w miarę dużo tego. Okej, okay, wystawmy tutaj samoloty. No jak sami widzicie, jesteśmy w miarę dobrze uzbrojeni. 88 fabryk to nie jest najlepszy wynik, ale... Ale... Posłuchaj ciebie. Ale, jako że my jesteśmy w głównej mierze od surowców, boom. Guma. Ropa. Stal. Chrom. No. Więc jeżeli byśmy zmieniliśmy na free trade. Boom. Widzicie to? 200 fabryk militarnych. O. No czegoś takiego to nigdy nie zobaczycie. No, 200 fabryk militarnych. Trochę nam to podskoczyło. Czekajcie, Interledger.
Tutaj jeszcze byśmy musieli poczekać na to, żeby inni od nas zaczęli to eksportować, ale szybko by to się zamieniło. No jak sami widzicie, nam brakuje na przykład aluminium. Bo jak, i zobaczcie, jaka ilość jest eksportowane. Ale no tak. A nie, bo zapomniałem, że przecież skorowaliśmy. Co ja mówię? Się zastanawiam. Dobra. Ale 10 milionów to już na pewno skorów, to już wiadomo. Ale tak, free trade i boom. I macie wszystko. Tak, no to wszystko było z Middle Afriki. To jest taki fajny region, który... Jeżeli nie jesteś AI, jesteś graczem, to w sumie to jest taki symulator wojen. Nie ma czegoś takiego, że więcej lora, to jest po prostu, że wybierasz władzę, po czym... Więc wygląda na to, że to już wszystko z tego. No, Middle Afriki to, powiem wam szczerze, to jeżeli tylko jest jakaś ścieżka, gdzie chcesz podbić całą Afrykę, no to wtedy może. Ale zawsze to jest taki problem z całą Afryką, że później walczysz z Ententą albo z innymi. Więc to też jest zawsze takie trochę denerwujące w ogóle kaliści, że im tak długo nie trwają, to też trzeba oddać. No, więc na razie tyle. Możemy sobie popatrzeć, jak Niemcy dalej sobie radzą. Rosjanie nie. Szczerze myślałem, że trochę ruskim dobrze pójdzie, ale wiecie, to samemu też nie szło mi za dobrze. Tutaj oczywiście ci no też są mocni. Trzeba to przyznać. Więc to już wszystko z tego odcinka. No niestety. Coś podobno dostaliśmy. Pora na Gold Coast, tylko dosłownie nie wiem, gdzie jest Gold Coast. O, tutaj Gold Coast. Aha, okej, okay, to jest to. Mamy korę. Dobra, więc to wszystko. Widzimy się w kolejnej serii. Bez mnie trego. No to cześć.